Dzień dobry, proszę państwa. Tu testerki szczęścia, czyli perły z Pakamery, z tej strony Beksi, a z drugiej. Z drugiej strony, Capri, pozdrawiam wszystkich. Ja również wszystkich pozdrawiam. Dziś zapraszamy państwa serdecznie na audycję o filmie M. Morderca filmie z 1931 roku, który zaproponowała do obejrzenia Capri. Dlaczego właśnie ten film? Dlaczego? No, dlatego, ponieważ jeśli wszyscy jeszcze nie wiedzą, to zostałam laureatką w konkursie, który był organizowany przez platformę Flix Classic. To jest platforma ze starymi filmami, które są zremasteryzowane do jakości HD. I. Był organizowany konkurs, gdzie były do wygrania warsztaty z panem Tomkiem Raczkiem, i do tego roczny abonament właśnie na, na platformie Flix Classic. I tak to właśnie wszystko się potoczyło, że jestem już po warsztatach. Też już zrobione mam te wszystkie zapowiedzi, które każdy z uczestników po warsztatach jeszcze miał zrobić: kilka zapowiedzi do wybranych przez Platformę Filmów. Mm -hmm. Tak, i na warsztatach zawiązała się taka grupa na Facebooku, no i na tej grupie też tam sobie polecaliśmy różne filmy. No i ogólnie mam dostęp właśnie do platformy Flix Classic, do tych wszystkich filmów. I akurat tak, i akurat y, niesamowite wrażenie na mnie zrobił ten film właśnie M Morderca. I tak sobie pomyślałyśmy, że rozmawiając na temat tego filmu, tak. y, że może właśnie omówimy go, zachęcimy ludzi do, y, do zapoznania się z platformą, do wykupienia tak. abonamentu. tudzież do abonament oglądania sobie nie, nie fajnych filmów robię. naprawdę. Są Roczny fajne. abonament kosztuje 129 zł. I na, naprawdę może tam znaleźć perełki, takie filmy, mm -hmm. y, o których któreś tam kiedyś oglądało i, i nawet zapomnieliśmy, albo poszukujemy, nigdzie nie możemy znaleźć. Mm -hmm. no, są na nie tylko tam... filmy, ale też seriale, na przykład tak. Runzajsa można sobie obejrzeć. Tak. A, pan... Czeskie komedie ze starych tak czasów jest. można sobie obejrzeć. Mm -hmm. Lemoniadowy jest na przykład. Mm -hmm. Dziewczyna na miotle, jak mm -hmm. utopić doktora Mraczka. Ja w soku, że no. takie właśnie filmy są no ale M. Morderca rzeczywiście zrobił na mnie również duże wrażenie jest to thriller z 1931 roku tu sobie zapisałam mm -hmm. zapisałam sobie reżysera ale już chyba go zgubiłam Fritz Lang to był jego pierwszy film dźwiękowy i nakręcony w 1931 roku, a w 1934 ten film został po dojściu do władzy przez Hitlera został zakazany w Niemczech. Nie wiem w sumie dlaczego. I taką ciekawostkę jeszcze o tym filmie wyczytałam: że w roli wielu przestępców zostali zatrudnieni prawdziwi przestępcy, którzy potem mieli kłopoty z prawem. No, nie wiem dlaczego, chyba żeby to było bardziej wiarygodne. Możliwe. Tak. Film jest o. No, straszna rzecz, bo o zabójcy dziewczynek. W mieście ginęły małe dziewczynki, później znajdowano ich zwłoki, ale w filmie tym nie ma żadnych drastycznych scen. No i, i cały film to, toczy się wokół tego, żeby go schwytać. Jak go schwytać? Hmm. Taką ciekawostką jest to, że y, policji ktoś postanowił pomóc. Bo policja sobie nie radziła. Prawda? Tak, aczkolwiek to tak nie do końca chodziło o pomoc, bo to, tak. to, to było to, to też. W tym też ten ktoś miał swoje interesy. Tak, <laughs> tak. tak. To powiedziałam tak, tak. Mhm. niedosłownie pomóc, ale, ale przestępcy. Przestępcom się nie podobało to, że policja zaczyna zbyt głęboko wnikać w ich struktury, szukając tego mhm. okropnego zabójcy, mhm. tego no potwora. I dlatego sami postanowili na własną rękę prowadzić śledztwo i go schwytać. No i no bardzo, bardzo ciekawe jest w ogóle cały ten proces przeprowadzania, nie tego. Tych poszukiwań, mhm. to, to naprawdę warto obejrzeć. Może tu nie będziemy tym razem opowiadać dokładnie, jak to było, jak do tego doszło, że go w końcu złapali. I, i dla mnie takim najciekawszym momentem, to znaczy oprócz oczywiście tego, tego śledztwa, i, to był ten proces, który postanowili tej osobie urządzić, nie? Mhm. Był proces z obrońcą, z jednym obrońcą i z wieloma oskarżycielami, w tym z matkami tych dzieci, które zaginęły. Mhm. I to tak, dzisiaj sobie to jeszcze obejrzałam raz, i, i powiem, że mnie to przejęło, bo, bo z jednej strony wszyscy się domagali kary śmierci, która miała być dla nich takim zadośćuczynieniem. A z drugiej strony no, obrońca jednak dążył do tego, żeby ten człowiek trafił do szpitala psychiatrycznego. Mm -hmm. Nie wiem, pamiętasz, jak on opowiadał właśnie o tym. Mm. Co, go, co go pcha. Do... Tak, tak, pamiętam tak. To jak on tłumaczył się po prostu dlaczego co robi. Co nim kieruje w danej chwili. No, tak się te, te teraz zastanawiam, jak, jak to powiedzieć, bo to w zasadzie jest już taki finał filmu. Więc mm -hmm. też za dużo bym chciała nie, nie powiedzieć, nie chciałabym, Boże, powiedzieć za dużo na ten temat, ale to jest tak, jak właśnie mówisz, że no to nie, nie był taki zdrowy człowiek, że z jednej strony no, coś nim kierowało. On czuł ulgę w tym momencie. Czuł ulgę, nie? tak. No, Bo on no, to żył to, w jakimś takim tak, wiecznym tak. napięciu. go prześladowały te wszystkie mm -hmm. zbrodnie, które zrobił. Taki paradoks. Tak, tak. I tylko moment kolejnej zbrodni go uspokajał. Mm -hmm. Straszne. On, no. on miał właśnie coś takiego, że to było widać na filmie, że nagle tak jakby jakiś schemat, jakiś program w nim się uruchamiał, że on sobie tam podgwizdywał tą swoją melodię. I to było widać, że tak jakby nagle się, coś w nim się przełączało, i on się stawał właśnie tym mordercą w tej chwili. Tak. Tak. No. I tam pamiętam no w tym procesie, tak, te matki wszystkie były takie no, krzyczące, czy właśnie to napadające niemalże tego brońce, czy ma pan dzieci, mhm. jakie to było dla nich okropne, ale to ale to z drugiej strony rzeczywiście tak jakby ta, to nie była ta osoba, y, którą mm. schwytano i z którą tam rozmawiano. W momencie, y, gdy on dokonywał tych strasznych zbrodni, to praktycznie był kimś innym. Mm. Nie wiem, jak to rozumieć. Ale, ale... I, I czy to jest w ogóle jakaś forma obrony? Znaczy jakaś forma, czy to jest w ogóle coś na obronę tego człowieka? Że tak się działo? Y, ale... Ten szpital psychiatryczny no, był rozwiązaniem, mhm. że ta osoba. Właśnie to dla niej, to życie i tak w tym szpitalu, to chyba będzie było większą, byłoby większą chyba utręką niż, niż ta kara śmierci. Mhm. No nie wiem, a jednak była ta żądza życia, nie? Bo mhm. tak bardzo się bał, że go zabiją. Tak, tak, on, on uciekał, on, on odczuwał strach, także to no właśnie, to tak jakby nie do końca był. Nie wiem, nie jestem psychologiem mm. ani psychoterapeutą. Ciężko go nazwać jakimś psychopatą. No to chyba taka zaburzona osobowość jakaś, bo, no bo powiedzmy, że z tego co wiem, psychopaci to nie mają emocji nie mają sumienia. A on po prostu no wykazywał jakieś tam emocje, odczuwał strach, odczuwał jakieś takie, właśnie poczucie winy, te, te, te wyrzuty sumienia, które tak go prześladowały. Tak. Mm. No no nie to wiem, było czy, to czy Tak, z ulicy. jednej strony, no, nikomu nie życzymy takiej tragedii, do jakich, do jakich tam dochodziło, właśnie za sprawą tego mordercy, a z drugiej strony. Mm, no ten człowiek to taki, to taki nie, jakby to powiedzieć, to, to nie taki zero-jedynkowy przypadek. Ciężko go, tak. ciężko go osądzić. Tak ktoś tam powiedział, że mhm. zawsze istniałoby jednak ryzyko, że on z tego szpitala ucieknie, że go tam mhm. nie dopilnują, nie? No tak. i rzeczywiście, i dalej by zagrażał. Tak, tak, tak. I oni też, też, też tutaj zwrócili uwagę na to, że, bo on powiedział, że on musi zabijać i że będzie zabijał, ale mhm. on nad tym tak jakby nie panuje. Tak. Więc to Musimy. z jednej strony był też jakiś jego może dramat. No, no trudne to są. Trudne historie, Trudna ale historia, tak. warto obejrzeć. A mhm. ja jeszcze dzisiaj wpadłam, na, znaczy wpadłam, to też słowo nie, może niestosowne, ale mhm. pomyślałam, sobie o, o tych wszystkich osobach, mm. które go tam sądziły, które go złapały, czyli o tych wszystkich przestępcach, mm -hmm. prawda? Oni wszyscy byli tacy y, przeciwko niemu, chociaż sami nie mieli czystych sumień, i były tam też chyba osoby, które y, miały i, i krew na rękach. Y, I to tak nie z takiego przymusu, jak, jakiegoś tam psychicznego, jak w jego sytuacji, ale z jakichś takich pobudek materialnych, tam był taki człowiek, który tak najgłośniej krzyczał yy, chyba jakiś złodziej który, któremu ten właśnie prze, chyba nie obrońca mu powiedział że przecież ty jesteś zamieszany w jakieś dwie sprawy, nie a mm -hmm. najgłośniej krzyczał, żeby tego, tego człowieka zamordować znaczy zabić, nie zamordować za, zabić, że kara śmierci tylko na niego ale sobie pomyślałam o tych wszystkich osobach które nie miały czystych sumień, nie yy, a go sądzały i koniecznie no, chciały, go, mm, chciały go chcieli go zabić a tak, ani y, z, z czystych pobudek go nie złapali, bo w sumie gdyby ta policja nie zaczęła mieszać się w ich sprawy i im przeszkadzać to chyba by ich to nic nie obchodziło że on tam chodzi, grasuje, zabija a w momencie y, gdy już go złapali, to nagle się zamienili, no chcieli zamienić w jakiś takich, y, nie wiem w takie, w takie wyrocznie, w takich, w takich sędziów, sprawiedliwych sędziów, którzy tu, prawda, mają strasznego człowieka przed sobą i będą go sądzić i skazywać na śmierć, przy czym sami w ogóle nie mają czystych rąk. Wiesz, co ja to. Zwróciłam na to uwagę mhm. i mi z kolei coś takiego przychodzi do głowy, że tutaj się. Pokazana jest taka, jakbym to nazwała, ludzka przypadłość, mhm. kiedy ktoś nagle ma władzę nad drugim człowiekiem. Wiesz, o to mi się mhm. przypomina tutaj. Kurczę troszeczkę mhm. Biblią teraz y, z, polecę, że tak powiem przypominam się proces Jezusa, kiedy tam Piłat przesłuchuje Jezusa i, i mówi, że czy, czy wiesz, że mam władzę, aby cię skazać na śmierć i tak dalej, nie? A mhm. Jezus mówi, że nie miałbyś nade mną żadnej władzy, gdyby nie, nie została ci dana z góry, więc mam wrażenie, że to tak jakby ci ludzie nagle poczuli, wiesz, taki mhm. zastrzyk jakiej, jakiegoś tam hormonu, który, który sprawia, że że człowiek, wiesz, chodzi o dominację, że, że, mhm. że ma władzę nad tym drugim i może tutaj, wiesz, zabawić się w takiego Boga, który, który i można, wolno mu zadecydować, wiesz, czy on jest, osądzić go, czy jest mhm. winnym, niewinnym, czy, czy ma prawo żyć, czy, czy też powinien umrzeć. I tak, takie, coś takiego, coś takiego tak. mi się tutaj. Tak. Pomyślało. A w ogóle ich to zupełnie nie interesował ten człowiek, nie? Mhm. Gdyby, gdyby policja tam nie zaczęła się wtrącać, to to w ogóle by ich nie interesowała. Jego, jego straszliwe czyny w ogóle by ich nie obchodziły. Mhm. No tam chyba skończyło się tak, że policja w końcu przyszła. Mhm. W tym filmie i się sprawą zajęła. Całą. Mhm. No i ten koniec jest taki przejmujący. Koniec jest taki praktycznie na aktualny zawsze. Tak, i prawda? właśnie te, ten koniec to dla mnie jest tą kluczową sceną, ale no, no to nie będziemy tak. może opowiadać. Mm -hmm. Zachęcamy naprawdę do, do zobaczenia filmu. No, no właśnie tam jedno zdanie padło, no takie, które no tam przekazać. Tak. No można e... tak powiedzieć, gdzie jedna z matek właśnie wypowiedziała się, mówiąc do kamery i do, do wszystkich widzów, że, e, ejku, jak ona powiedziała, że musimy bardziej pilnować tak, naszych dzieci. tak. Że, że tutaj sąd sądem, ale to tak naprawdę właśnie to jednak... Rodzice. Rodzice, tak. I też tu sobie w tym momencie zaczęłam się, nie, to później zaczęłam właśnie po tym zdaniu zupełnie o innych sprawach myśleć, o tym, jak to się mówi, jak to kiedyś było, jak jest teraz, mm -hmm. nie, mm -hmm. że kiedyś to dzieci biegały, coś tam, coś tam same, teraz rodzice odprowadzają do szkoły, przyprowadzają ze szkoły, pilnują mm -hmm. w kółko, mm -hmm. nie, i że to wtedy tamto było takie dobre, a to jest złe. Mm. Mnie się wydaje, że te zachowania rodziców po prostu są adekwatne do czasów, nie? Dokładnie. E, teraz jest może bardziej e, jakoś niebezpiecznie, te dzieci są. E, narażone bardziej. No wiesz, to tak jak kiedyś myślano, że jak dziecko wychowa się w brudzie, to będzie y, zdrowe, ale y, jak się dziecko wychowa w brudzie, to się okaże, że dziecko ma wsiki, wszy i jeszcze inne rzeczy, które no, niestety, które nie uodpornią dziecka i tak. trzeba iść do lekarza, czy tam do apteki, po prostu i, i wraz dać dziecku leki i to wcale to nie jest. Także to, to, co kiedyś uważano, to, to, to są mity po prostu. Tak. tak. Także dzieci no, trzeba pilnować bardziej tam. Właśnie w, w tym filmie rzeczywiście była taka sytuacja, że ten, wiadomo, było, że ten morderca już jest w mieście, nie? Mhm. A, a mimo wszystko te dzieci same wracały ze szkoły, nie? No Czy same gdzieś chodziły, bo ta matka, tak. o, już nie wraca, ona nie wraca, a, ale dlaczego ona była sama na no ulicy? To było takie mm -hmm. dziwne. No w zasadzie w dzisiejszych czasach coś, tak jak powiedziałaś, to jest aktualne, bo dzieci są pozostawione same sobie z telefonami, z komputerami, mają mm -hmm. dostęp do internetu, a przecież w internecie takich M-morderców nie brakuje. Tak. I w zasadzie rodzice też raczej nie pilnują. No niektórzy pilnują, niektórzy, nie, niektórzy no sobie myślę, że nie zdają sprawy z mm -hmm. zagrożeń, albo ludzie... No różnie, tak czasem... nie, ch nie chcą sądzać, oceniać nikogo, tak. ale, ale mm. może za mało, o tak, za mało no. jednak na to jest zwracane. Niektórzy myślą, że, że takie sytuacje ich nie dotyczą, że to się przydarza mm -hmm. tylko innym. No właśnie. No, jak oceniasz? Jak oceniam? No oczywiście... Nie będzie gongu, bo nie mam kubka pod ręką. To ja mogę zrobić gong. Tak, ja no mam szklankę. Dobrze. Chyba, że masz poczekaj. dzwoneczek jakiś. Albo coś. Mam taką szklankę, słychać. No dobrze, poczekaj. Dobrze. O, może długopis. O, o tak. O, albo kubeczek i szklanka. O, tak, poczekaj. No już. Już? Aha. No, dobra. Um, może tak szybko podsumuję film. Że film po prostu zrobił na mnie takie wrażenie, bo to jest no, jeszcze takiego scenariusza, z takim scenariuszem to ja się nie spotkałam. Może za mało filmów oglądam, ale to jest wszystko tak niesamowicie kreatywnie wymyślone a z drugiej strony to jest tak realne, to jest tak logiczne, dopracowane, to, wiesz, jedno z drugiego wynika, że chociażby ci, że bandziorzy szukają tego mordercy, nie tak z powietrza, że tak powiem, mm -hmm. ta, ta myśl powstała, no tylko dlatego, bo, bo policja za bardzo się kręci w ich kręgach, więc to no naprawdę wszystko takie jest poukładane, Mało mhm. tego, są nawet momenty, gdzie, gdzie ten film mnie rozbawił. No, chociażby tak. jak tak, te, ten jeden bandzior na, na tej drabicy Drabince sznurkowej. Sznurkowej, tak. Na szurkowej, tak. na drabicy szurkowej każą mu podnieść ręce do góry. Dokładnie, tak. No i co mi się rzuciło w ogóle w tym filmie, to te, ten dym papierosowy. Tak, Ale, wszędzie paję. Ja wszędzie faję, faję, cygara, papierosy i jaranie tak, ale wracając do sedna sprawy, jak oceniam film? No, na trzy gwiazdki, no naprawdę niesamowity film i e, powiedzmy początek tak nie zrobił na mnie wrażenia, ale jednak wa warto powiedzmy przeczekać ten początek tego filmu, bo później naprawdę tak niesamowicie to się wszystko rozkręca i no i jestem pod wrażeniem tego filmu. Film prawie sprzed 100 lat. Dokładnie. Prawda? A naprawdę lu ludzie zawsze mieli dobre pomysły się okazuje takie same jak teraz. Wcale tak. nie jesteśmy jacyś bardziej kreatywni niż ludzie mm -hmm. byli kiedyś. Tak tylko prosto i do możliwości techniczne. Dokładnie. Ja też oceniam na trzy gwiazdki i gorąco zachęcam mm -hmm. do obejrzenia. Platforma Flix Classic M Morderca. Zapraszamy. Zapraszamy. Do widzenia. Do widzenia znaczy do, do usłyszenia do usłyszenia pa pa, pa, pa.